Ona wróciła, Geralt. Po tylu latach. Cześć, witajcie w filmie z dodatku DLC o nazwie Serca z Kamienia. Oczywiście do gry Wiedźmin 3 Deepy Gone. Ja się wróciłem tutaj do rezydencji i możecie mnie słyszeć inaczej, że tak to powiem. Tutaj jeszcze mam jakiegoś wioseczka, widzę. Pamiętam ten młyn. Zawsze jak coś przeskrobaliśmy z Olgierdem, to tu się chowaliśmy. Pewnego razu stary Jaromir przyłapał nas tu na piciu okowity. To były czasy. Okej, czyli on może mieć takie wspomnienia tutaj. No ale dobra. Jedziemy na to wesele. Tak jak mówię, może mnie słychać głośniej, na pewno jest słychać. Wiecie co, ja sobie podgłośnię grę. Ja wiem, że to będzie dużo, dużo głośniej. Teraz grę podgłośnię tak, żebym mnie zagłuszał mocno gry. Bo plus 30 decybelów, decybeli mam wzmocnienie. Zawsze mam plus 20. Nie ma żadnych jeszcze problemów. Jeszcze nie ma. Musimy zaczekać. No poczekajmy. Jak romantycznie. Spierdalaj. Bardzo dobrze mu powiedział. No zobacz. Dla takiej dziewczyny nie jeden rozpętałby wojnę. Albo chociaż zrobił zajazd. To prawda, pięknie wygląda. Chodźmy. Hola, hola, zaczekaj. No nie wierzę, chcesz iść w tym? A w czym? Czy ty widziałeś, jak ona jest ubrana? Naprawdę nie mam zamiaru paradować przy niej w śmierdzącym kaftanie. Na wesele inaczej niż w kontuszu absolutnie się nie godzi. No bo jak? Akurat nie mam żadnego pod ręką. Błagam, jak to nie? A tam? I kraść jeszcze chce. O nie, nie będziemy kradli. Ale daj spokój, tylko pożyczymy. Ach, ten Witold. O, ten się nada. Tak jakby było coś źle z dźwiękiem, jakieś szumy czy coś, to przepraszam z góry. Naprawdę przepraszam. Dobrze leży, jakby na mnie szyty. Jeszcze buty. Trzeba być w butach na weselu. Akurat buty to masz, stare. No i jeszcze to. Okej. No to Geralt troszeczkę zmieni wygląd. Niech mnie usieką, jeśli kiedykolwiek widziałem piękniejszą dziewczynę. Nie mogą cię usiec, bo już dawno to zrobili. Oczy jak u sarny, łabędzia szyja i kibić taka, że dłoń mi obejmiesz. Wiesz co? W tej wersji jesteś całkiem zabawny. Okej. No może Geralt. Zapewniam cię, że jak się bliżej poznamy, spodobam ci się jeszcze bardziej. O jak bliskim poznaniu mówisz? O takim, żebyś poczuła wszystkie moje atuty, dziewczyno. Uwierz mi, nie są małe. Mogę cię prosić, żebyś dał mi porozmawiać z Geraltem? A po co? To ja mam się bawić, a nie on. Tylko na chwilę, zaraz do niego wrócisz. Tylko się pośpiesz, dobrze? Żeby mi to nie trwało do północy. Geralt. Teraz przedstawię cię młodej parze. Zrób coś, żeby twój przyjaciel nie narobił wstydu. Nie mam nad nim władzy. Czuję się jak ostatni dureń, kiedy wypowiadam te bzdury. Niektóre rzeczy mi się podobały. No okej.
No niech pada przykłady. Który na przykład? Dobrze by ci zrobiło, gdybyś czasami był trochę bardziej swobodny. Swobodny? Uważasz, że jestem sztywniakiem? Chodzi o to, że miło by było, gdybyś od czasu do czasu mógł po prostu cieszyć się życiem, a nie tylko rozwiązywać problemy innych. Zaraza. Nigdy nie zrozumiem kobiet. Pewnie, że nie. Jesteś durny jak końska kulbaka. Na szczęście masz mnie. No to chodźmy. Potem porozmawiamy. A teraz chodźmy na wesele. Niech się duch zabawi i miejmy to z głowy. No, wreszcie powiedziałeś coś mądrego. To co, bawimy się do białego rana? Aż czas tylko do północy i ani chwili dłużej. Co? To za mało. Do północy to nawet nie zdąży się porządnie napić. A co dopiero? Postaraj się. Myślę, że dasz radę. Umowa jest taka, że bawisz się do północy. Potem są oczepina, ty wracasz skąd przyszedłeś. Niech ci będzie. Tędy, moja śliczna. No okej. Świecie! Wróciłem! Chyba no, no, weselisko jak się patrzy. Stoły zastawione, a widzę, że i napić się będzie z kim. No i panny jak marzenie. Ale żadna nie umywa się do ciebie. Szani, uważaj na psa. W tej budzie muszą trzymać kundla wielkości konia. Dziękuję za troskę, ale buda jest pusta. Spuścili takie wielkie bydle z łańcucha? Ciekawe, co na to weselnicy. Zabawa rzeczywiście będzie przednia. Okej. Ale piękna jarzębina. Jak byłam dzieckiem, robiłam z niej korale. A ja w szczenięcych latach pędziłem z nich okowite z Olgierdem. Czyli chyba alkohol tutaj. A teraz przedstawię cię państwu młodym. Proszę cię, żebyś zachowywał się godnie. Dla ciebie wszystko, Szani. Prowadź. No i mamy. Czekajcie, zadania są na najniższy 32. To jest 7, to jest ostatni poziom, który można. Przecież nie odstępujecie. Po razie cieszymy, że udało wam się przyjechać z tak daleka. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dziękujemy. No, to kolej na nas. Niech wam się darzy, kochani. Życzymy wam zdrowia i serdeczności, żeby zgoda między wami była i miłowanie. Dziękujemy wam. Dziękujemy z całego serca. Dobrej zabawy na weselisku. Teraz my. Oto moja przyjaciółka Aldona i jej wybranek Jawnut. Bardzo mi miło. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Ja jestem A to mój przyjaciel z dawnych czasów. Geralt z Rivii. Tak to ja, Geralt. Wiedźmin. Dziękuję za zaproszenie. Lubię wesela. Lubię panny młode. Są takie pachnące. Nic tylko wziąć i... Właśnie. Jestem pewna, że wszyscy będziemy się dobrze bawić. Co ten Rivii to... Okej, może to będzie najmniej. Powiedz mi, Aldono, skąd się znasz z moją kochaną Szani? Poznałyśmy się na studiach medycznych w Oxenfurcie. To były piękne czasy. Niestety. Dla mnie szybko się skończyły. Mojej rodziny nie stać było na to, żebym się uczyła i po roku musiałam wracać do domu. No, na naukę nigdy nie jest za późno. Twój mąż na pewno nie tylko cię utrzyma, ale pomoże ci skończyć studia. No, nie wiem. Nigdy o tym nie rozmawialiśmy. Ja wnucie, chyba nie wziąłeś sobie Aldony tylko po to, żeby się z nią w łożu zabawiać. Pomożesz jej, prawda? To jest nasza sprawa. Nie trzeba, żebyś się wtrącał.
Ja się nie wtrącam, tylko pytam. Bo widzisz, polubiłem twoją żonę jak siostrę. Dlatego ciebie traktuję jak szwagra. Pomożesz jej? No cóż, na pewno będziemy musieli o tym porozmawiać. No i to rozumiem, byku. Od razu poznać, że porządny z ciebie chłop. Jeszcze mamy. Nie wiem, czy to wybierać. No ale dobra, zobaczmy. Ciekawy jestem, dlaczego wybrałeś Aldonę. Czyżby chodziło o posag? Zapewniam cię, Wiedźminie, że nie chodziło mi o pieniądze. Rodzina Jawnuta jest dużo zamożniejsza od mojej. Mają warsztat tkacki. Długo musiałem przekonywać matkę, żeby się zgodziła na ten, jak to nazwała, mezalians. Nigdy mi o tym nie mówiłeś. Podobno pieniądze nie mają dla ciebie i twojej rodziny znaczenia. Bo tak jest. Mnie też mówił, że nie przeszkadza mu twoje pochodzenie. O, na początku to nic nie przeszkadza. Ale zobaczycie. Za 5 lat to wam wszystko zacznie przeszkadzać. Okay. Mnie zaczyna przeszkadzać to, co mówisz. Nie wiem, skąd pochodzisz, ale w tych stronach obrażanie młodej pary na weselu nie uchodzi. Ale jakie obrażanie? Przestrzegam was tylko, bo się trochę znam na ludziach. Geralt i te jego żarty. Ma dziwne poczucie humoru. No, nawet bardzo dziwne. No i dobra, mamy ostatnią kwestię. Jesteś niezwykle piękną kobietą, pani. Dziękuję. Mogłabyś mieć każdego. Do czego zmierzasz? Ciekawe, dlaczego wybrała akurat ciebie, Jawnucie. Nie podoba ci się wybór mojej żony? Nie mój cyrk, nie moje pchły. Pytam z czystej ciekawości. To uważaj, żebym ci nie musiał ręcznie wytłumaczyć wyboru mojej żony. Dla czystej przyjemności. I po co od razu te nerwy, przyjacielu? Czy ja ci ubliżyłem? Chodzi mi tylko o to, że twoja żona to piękna kobieta, a ty zamiast mi podziękować, to się rzucasz. Trochę ogłady. Geralt, daj spokój. Po prostu się w nim zakochała. Jawnucie, zapewniam cię, że mój przyjaciel nie miał niczego złego na myśli. Jako, że wybieram wszystkie te wybory, wszystkie rzeczy, kwestie dialogowe, no to wszystko wygrałem. Nie ma co gadać, czas ucieka. No, czyżbyś się gdzieś śpieszył? Ja? Skądże? Po prostu chciałem popróbować waszej okowitki, potańcować z białogłowami, takie tam. Zaprosiliśmy z Jawnutem wiele ładnych panien. Może któraś wpadnie ci w oko? To na pewno. A może ty którejś wpadniesz? Byłoby miło, ale tak po prawdzie to już mnie mniej obchodzi. Napijmy się! Bierz udział w weselnych zabawach aż do północy. No to... Przyjechał tutaj na mego, bo sama go widziała. Co my tutaj mamy? Jak mógł przyjechać, jak go nie ma? Pogonił go ten psi pomiot. Patrzcie na czas. A któż by inny? Kundel przebrzydły. No tak. Teraz nie ma ani połykacza ognia, ani psa. Szukają jakiegoś psa. Możemy im pomóc. To będzie moje pierwsze wiedźmińskie dochodzenie. No to zobaczmy, co z tym psem. Można wam jakoś pomóc? Szani, moja kochana, nie uwierzysz, co się stało. Wydaje za mąż moją jedyną córkę. No to chciałam, żeby weselisko było porządne. Dlatego zamówiłam prawdziwego połykacza ogni. Nigdy nie widziałem takiego magika. Panie, to są bardzo drogie pokazy. Przyjechał z samego Nowigradu. Nie będę żałowała pieniędzy na moją córkę. Rodzina pana młodego ma nas za biedaków, ale przekonają się, jak bardzo się mylą. No chyba jednak się nie przekonają, bo połykacz przepadł jak kamień w wodę. Bo kundel pana młodego go pogonił. Przeklęty diabeł. Dobrze go nazwali. Ale spokojnie, duszko. Przecież pan Wiedźmin tu jest. Może on nam pomoże. No to niech powiedzą wszystko, co wiedzą. Zanim zacznę moje wiedźmińskie śledztwo, potrzebuję kilku wskazówek. Powiedzcie wszystko, co wiecie. No więc, połykacz ogni przybył tutaj koło południa. Zjadł drugie śniadanie i chciał się rozejrzeć.
Wtedy ten okropny diabeł go zobaczył i zaczął ujadać jak obłąkany. Dlaczego? Pojęcia nie mam. Nie spodobał mu się i już. Może wyczuł, że to połykacz ogni, a każde zwierzę ognia się przecież boi, nie? Jakby się bał, to by chyba uciekł, a nie gonił. To głupi pies i nigdy z nim nie wiadomo. Zerwał się z łańcucha i pogonił połykacza w las. Głupi i nie głupi, ale to pupilek naszego zięcia. Jak przepadnie, to będzie awantura. No to znajdźmy go. Nie musicie się już niczym martwić. Wiedźmin, to znaczy ja, znajdzie wam tego połykacza. To bardzo miłe, ale nikt nie wie, gdzie go szukać. Nie szkodzi. Wiedźmini, to znaczy my, mają swoje sposoby. No to jak wyglądał ten połykacz? Nosił taką charakterystyczną błazeńską czapkę. Po tym można go poznać. Znajdę go. Dziękujemy. I trzymamy za słowo. Miło, że zgodziłeś się pomóc, ale na pewno sobie poradzisz? Tak do końca to jednak wiedźminem nie jesteś. Ja poszukam tego magika. Ja, dobra? Tylko pamiętaj, nic mi nie pomagaj. Ach, to będzie przednia zabawa, ale muszę sam. Inaczej to się w ogóle nie liczy. A, niech będzie. Na twoim miejscu zacząłbym od znalezienia śladów tego psa i poszedłbym tym tropem. A, dobra rada, tak zrobię. A, Shani, idziemy z Witoldem szukać połykacza. Jakbyśmy nie wrócili przed północą, to... Spokojnie, wrócicie. Wierzę w was. Z Witoldem to może być różnie. No to idziemy! Ahoj, przygodo! No to lecimy. Dlaczego pan ma takie dziwne oczy? Mam nadzieję, że ten mutant znajdzie połykacza. Tu są psie ślady, ale jakieś małe. A ten diabeł to musi być wielkie bydle, jak go trzymają w takiej budzie. Jak się nie ma, co się lubi, to się idzie po śladach, jakie są. Pies wyrwał łańcuch ze ściany? Znaczy, że żreć mu nie dawali. Albo ten połykacz go tak strasznie wkurwił. Okej. Dwa razy widziałem tak dokładnie obgryzioną kość. Raz w mrowisku, a raz jak przez tydzień nic nie jadłem, a potem złapałem kurę. Okej. Szczerbiona miska? No chyba miski nie próbował zeżreć. Dziwny jakiś ten pies. Zajebiste. Naprawdę zarobiste. Czy jeszcze coś mam? Halo, ślady chyba. Ale miskę próbował zeżreć. To jest zarobiste. Nie chce mi się łazić po psich tropach. Poczekam tu na ciebie. Dobrze, moja złota. Ja pobruszę, a ty poczywaj. Niedługo wracam. No, nawiązanie do pierwszego... Jak poszukiwania? Jak na razie nie dowiedziałem się zbyt wiele, ale się nie poddaję. Podoba mi się ta wiedźmińska robota. Do pierwszego polskiego zdania zapisanego. O, złamana gałąź. Jakby ktoś chciał wleźć na drzewo, ale był za ciężki. Może ten połykacz jest spasiony, jak wieprz. A może ktoś sobie chciał wystrugać fujarkę? Bawię się coraz lepiej. Okej. Coś jeszcze mamy? To wygląda jak czapka połykacza ognia. Mówili, że jest błazeńska. Musiał ją zgubić, uciekając przed diabołem. Mam dwa wnioski. Połykacz jest tłusty i tchórzliwy. Tłusty i tchórzliwy, okej. Już tu widzieliśmy. Tutaj? No i mamy. Czy to jest ten pies? Jest i nasza zguba. Jest jakiś duży mocno. Czy ja dobrze widzę? Ta pierdoła wlazła na drzewo, żeby się ukryć przed takim pieskiem? Najwyraźniej tak. Złaź stamtąd, człowieku! O nie! Ani mi się śni! Jeszcze mi życie miłe! No i co robimy? No może go uspokójmy. Siad. Ale moc! Gdybym taką miał, to by mnie wtedy, w noc śmierci, na pewno nie zajebali. Ty, a weź każ mu zrobić coś głupiego. Na przykład niech się turla.
Nie. O, masz, ależ ty jesteś niemożebnie nudny. Dobra, sam to zrobię. Nie chcę męczyć psa. Turlaj się. Zostaw go w spokoju. Ty, czekaj, a jakbym mu kazał zjeść własny ogon, to by zjadł, nie? Diabeł, Buda. No i co najlepszego zrobiłeś? Zepsułeś mi zabawę. Pobawisz się na weselu. Złaś, człowieku. Jak widzisz, pozbyłem się tego straszliwego psa. Na pewno nie wróci? Na pewno. Zawsze lepiej wymokać na zimne. Geralt, przecież ten dureń jest nawalony jak stodoła. Mam nadzieję, że wszystkiego jeszcze nie wypił. Uratowałem ci życie. To może chociaż dasz mi się napić. Ależ proszę bardzo. Okej. Przed nim i odpowiem ci. Zaczynam rozumieć, czemuś się tu sam z nim zaszył. A no, przedni. A ja przed psem uciekałem. Psem, co ja gadam? Potwór to byłeś, syn diabelski. Dobrze go nazwali. No dobra, czapkę oddaję. Masz tu swoją czapkę. Zgubiłeś ją, jak uciekałeś przed psem. O, moja czapeczka ukochana. Przynosi mi szczęście. Zakładam ją przed każdym występem. Jak to jest, że człowiek, który na co dzień gra z ogniem, boi się takiego małego psa? To potwór był! Diabeł! Ta, już to słyszałem. Tchórz jesteś i tyle. O, wypraszam sobie. Nie jestem tchórzliwy, tylko ostrożny. Wiesz, co by było, gdyby połykacz ogni nie zachowywał ostrożności? Pewnie usmażyłby sobie język? Zgadłeś! No, to teraz już wszystko rozumiesz. Okej. W takim stanie o występach możesz zapomnieć. A w jakim ja niby jestem w stanie? Popatrz na siebie, Łajzo. Ledwo się trzymasz na nogach. Po pierwsze to bzdura. A po drugie, do połykania ogni w ogóle niepotrzebne są nogi. W ogóle. No dobra, jeszcze to. Taka okazja więcej się nie nadarzy. Powiedz mi, jak się połyka ogień? O nie, wykluczyliby mnie z cechu. Jak chcesz, to cię mogę na ucznia przyjąć. Wtedy po pół roku się dowiesz. Nie mam tyle czasu. No powiedz, przecież miód razem piliśmy. Już jesteśmy prawie jak bracia. Wychlałeś mi wszystko. Żaden ty mi brat. O, ty tak ze mną pogrywasz? Niech ci będzie. Jak mi nie powiesz, to zostawię cię tutaj na pastwę dzików, niedźwiedzi i krwiożerczych jeleni. Wybieraj. To jest przemoc. Gwałt na artyście. Mów. Jest taki mazidło, którym nacieram sobie gębę przed pokazem i potem mogę łykać ognie, pluć ogniem, no wszystko mogę i nic mnie nie parzy w ogóle. To tyle? A gdzie to sztuka? Każdy potrafi nasmarować sobie gębę jakąś ochronną pastą. Dosyć tego! Najpierw mnie szczują psami, potem ten przychodzi, zabiera mi grzałk i jeszcze obraża. Nic tu po mnie! Odchodzę! Nie chciałem go obrazić, ale to hochsztapler. Zrób coś. No, zostań. A teraz zapomnisz o wszystkim, co mówiłeś i widziałeś w tym lesie. A może by mu tak w pierdol spuścić? Nie będzie oszust i tchórz stroju fochów. Spokojnie. Wrócisz na wesele i dasz pokaz swoich sztuczek. Te, jasne. Kłamliwych sztuczek. Dobrze, panie. Zrobię, co zechcesz. Idziesz czy nie? No dobra, przecież idę, idę. No to chodźmy na to wesele. Może znajdę jeszcze coś ciekawego do roboty. Ogólnie to patrzcie na czas. Trzymaj się blisko. Nie odejdę na czas. No to proszę, tym lesie na pewno rejsia dziki. Ogólnie jak jakiś... To niedźwiedź!
No to sztuczek nie będzie. Dziwne. Trzeba powiedzieć matce panny młodej, że stchórzył. Naprawdę? Okej. Okay. Dobra, musimy go chronić, kurde. Nie dość, że był problem z jego doprowadzeniem, to jeszcze jest większy problem. Tutaj. Się przynajmniej prawdę dowiedzieliśmy. Cześć dzik, a na dzika jest jaki miecz? Na pewno jeden z dwóch. Trzymaj się blisko. Nie odejdę na krok. W tym lesie na pewno ryj się od dzikich zwierząt. Matko, niedźwiedź! Niedźwiedź, niedźwiedź, chuj nie niedźwiedź. Chowaj się, ślepy durniu. Ratuj mnie! Dobra, ale chcę, żeby tutaj było... Nie. Myślałem, że na niego leci. Geek, nowy wpis w bestiariuszu. Co tam było? Cios dzika? Czy to dobrze widziałem? Bestiariusz, bestie, dzik. Okej. Okay. Czyś ty kiedy widział niedźwiedzia w kształcie dzika? Mam słaby wzrok. Poza tym jestem płakaczem ognia, a nie przyrodnikiem. A tak, byłbym zapomniał. O właśnie, nawet nie zapytałem. Jak cię zwą? Dawid Afternsborough. Słuchaj, Dawid. Trzymaj się mnie, a nic ci nie grozi. Zabieram twoją zapijaczoną mordę na wesele. Idziemy. Proszę państwa, połykacz ognia się znalazł. Jam to nie chwaląc się sprawił. A co z diabołem? Jak to, nie wrócił? Wrócił, tyle że jakoś dziwnie się zachowuje. Siedzi osowiały jakiś, a życia w nim tyle co w marchewce. No nie wiem, może się wilczych jagód nażarł. Albo co? Uwaga, uwaga! Piękne panie, szlachetni panowie i wy, kochane dzieci! Zapraszam wszystkich na unikalny pokaz połykania ogni! Szani, chodźmy obejrzeć te sztuczki. Za życia nigdy czegoś takiego nie widziałem. Okej, mamy 18. Półtorej godziny nam to była moja pierwsza wiedźmińska robota. Znaleźliśmy połykacza. Uratowaliśmy mu dupę. Jakbym miał drugie życie, zostałbym wiedźminem. Na pewno. Na pewno, no to pijcie. Kobietom nigdy nie odmawiam. Za waszą urodę! No i twoją Szani oczywiście też. Zostańcie w zdrowiu. Niech ci szczęście sprzyja, biały wilku. Skąd wiecie, kim ja jestem? Kluskowi, temu z podwórki. O, kurduple grają w karty. Czyżbyś miał ochotę przepuścić trochę pieniędzy? Oczywiście, żebym chciał. Ale na co im Kluskowy dzieciak? A może byś rozegrał z nami partyjkę gwinta? No pewnie, nie musisz mnie pytać, Karzełku. Nie musisz go obrażać. No, przepraszam. Przepraszam, nie chciałem nikogo urazić. Jakbyś nie chciał, to byś nie nazwał go Karzełkiem. Przeprosiłem go, co mam jeszcze zrobić? Kupić mu kwiaty?
Lepiej graj, a nie gadaj. Grajmy, grajmy. O co chcesz grać? No jak to? O wszystko, co mam. Nie wiedziałam, że jesteś hazardzistą. Tej nocy poznasz jeszcze inne moje zalety, dziewczyno. Okej. Wielkie zalety. Mamy taki zwyczaj, że ten, kto przegrywa, musi nosić ośle uszy. Nie moje zmartwienie, ja nie przegram. No to... Królestwa Północy. Wszystkie karty, tak? Ile ja mam tych kart? To dużo. Sporo mam tych kart. Szczerze powiedziawszy, nie mogę z czegoś zrezygnować, no tutaj. A w ogóle dowódcę może mamy. Tak, najsilniejsza jednostka, bo ja już nie mam chyba obleżniczych. Właśnie nie mam tylko trzy karty obleżnicze. Teraz próbujmy zagrać. Także Królestwami Północy przeciwnik nasz gra. Okej, karty są idealne. Naprawdę nie wiedziałam, co wymienić. Na początek oczywiście szpiedzy. To mówię, że nie dało, ale za chwilę niestety da. No, no ja mam też sporo kart. Okej, no to tutaj może pociśniemy. No i zbić będzie. Widzę, że mi chce dać karty te. Weźmy sobie. No dobra, jak pasuje, no to od razu sobie wezmę szpiega, żeby mieć karty wroga, okej. Spoko. No to ciśniemy po całości. To już jest nie do przegrania. Szpiega pewnie da, no właśnie. Dobra. Easy peasy lemon squeezy. Mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze słychać. Okej. Teraz żeś popełnił błąd życia. Bo ja mogę sobie przywrócić tego szpiega naszego. No i mam kolejnego szpiega. Ach, ten gość. Chwila, tą ósemkę weźmiemy, wywalimy. To będzie spokój. Dobra, dajmy tą. Zajebista muzyka w ogóle tego gwinta. Może tej użyję. To przecież usuwa. No zajebisty ten gwint, muzyka z gwinta. Naprawdę jest klimacie. Ogólnie to słyszałem, że kiedyś powstała taka strona właśnie Gwint Online. Można sobie było grać. Przeciw przeciwnikom, ale ona po dwóch tygodniach jakoś zeszła, nie? Domena. Została zgłoszona i... zbanowano tak jakby, nie? Musiał usunąć to. Ale fajnie, by było właśnie Gwint Online. No dobra, tego. Nie no, łatwo się tutaj idzie. I tak się chcesz bawić? No dobra, to ja się też tak pobawię. Dobra, jeszcze tego użyję. No, ostatnia karta. Ja lubię tak wygrywać z nimi, że wygrywam na całości. Że kurde, sporo czasu nam zajęło.
Gdzie jest jeszcze taką jedną, znaczy jedną gierkę, no coś tam jeszcze zobaczymy. Spróbujemy zrobić. No i jakiś pas. Przerżnąłeś, kolego. Wkładaj ośle uszy na ten ośli łeb. Już miałam nadzieję, że obejrzę cię z oślimi uszami. Moim zdaniem wyglądałbyś interesująco. Znam inne sposoby. Możesz się przekonać. Pomyślę o tym. Czas się napić! W końcu to weselisko! Tak, tak. Pijemy, 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 bo czas ucieka. Wypijmy za zdrowie Wiedźmina i jego narzeczonej! Słyszałaś, Shani? Jesteś moją narzeczoną. Wiesz, co to oznacza? Nie. Co? Że powinniśmy się zachowywać jak narzeczeni. Okay. Czyli jak? Ja ci będę kadził, ty się będziesz opierać, a potem i tak wszyscy wiedzą, jak to się skończy. Ach, przednia zabawa, przednia! No, chodźmy dalej. Okej. Lubię takie skoczne melodie. Idziemy tańcować! Z tego, co wiem, Wiedźmin nie przepada za tańcem. Dzisiejszy Wiedźmin uwielbia tańce, zwłaszcza z tobą. Chodźmy! Tak, nie mogliśmy to wszystko grać. No to bawimy się na całego! Okej. I to było z... to jest scena z... chyba... z trailera dodatku. Coś ta para chyba przeszkadza. A teraz specjalnie dla naszych nadzwyczajnych gości Wiedźmina Geralta i jego uroczej partnerki Shani, muzykanci zagrają coś dla zakochanych. Co? Wreszcie co będzie coś do przytulania. O, Shani, czas, żebyś poznała moją romantyczną naturę. Całkiem nieźle sobie radzisz. No co tu gałkę wygodnie. Ale niestety za chwilę musimy kończyć. Przy takiej partnerce nawet krzesło potrafiłoby zatańczyć. Jesteś też bardzo skromny. Staram się, ale jak trzeba, to potrafię działać z fantazją. Co za mieszanka. Kobiety pewnie to uwielbiają. No, nie chwaląc się. Tak, z ciekawości, powiedz, ile ich było? Sporo. I to nie byle jakie czupiradło, ale naprawdę kobiety z klasą. Oczywiście żadna z nich nie dorastała ci do pięt. Zdaje się, że muzykanci kończą grać. Wiesz, jak prawdziwy tancerz dziękuje swojej partnerce? Chyba nie. Okej. Co ty wyprawiasz? Zwariowałeś? Zwariowałem. Na twoim punkcie. Umówmy się tak. Mówić sobie możesz, co chcesz, ale ręce trzymaj przy sobie. Dobrze? Okej. Dobra, dobra. Przyznaj się, wspaniale było, co? A czy jest coś, co robisz niewspaniale? Nie ma takiej rzeczy. Dziewczyny uwielbiały, jak je całowałem, że wreszcie nie wspomnę. Tak.
Może tak będzie lepiej. Mogłabym teraz chwilę porozmawiać z Geraltem? Ale po co? On nie ma nic ciekawego do powiedzenia, to nudzisz. Bardzo cię proszę. No dobra. I co? Widziałeś, jak to rozegrałem? Nie spierdol tego. Jestem ciekawa, jak to jest, kiedy ten duch siedzi w tobie. Czujesz coś? Masz na coś wpływ? Czuję, ale nie mam wpływu na to, co robię, ani co mówię. Czemu pytasz? Bo jestem ciekawa. Jak by to było, gdybym tańczyła tylko z tobą? No okej. Miałbym ochotę zrobić dokładnie to samo. No, to czemu tego nie robisz? No czemu, pytam się? Tyle, że normalni ludzie nie zachowują się jak Witold von Everec. Bo są durniami? Nie bądź dla niego zbyt ostry. W gruncie rzeczy jest nawet zabawny. O, widzisz? Ja jestem zabawny. Ja. A ty sztywny, jakbyś połknął dzidę. Widziałaś człowieka, który zaanonsował dla nas, dla was, piosenkę? Tak, zdziwiłam się, że mnie zna. Chyba nie zostaliśmy sobie przedstawieni. Kto to? To jest właśnie Gaunter Odin, pan lusterko. Ciekawe, co to robi. Może po prostu trzeba go zapytać. Tak, skoro już tu się zjawił, powinniśmy z nim pomówić. A nie przyszło ci przypadkiem do głowy, że po prostu wpadł na wesele? Zapewniam cię, że on niczego nie robi po prostu, ani tym bardziej przypadkiem. Nie, no co jest? Miałem się bawić, a od 5 minut stoję jak kołek i słucham, jak gadacie. Wracam do ciebie. No, od razu lepiej. Chodźmy, Szani, nie ma co strzępić języka po próżnicy. Nie, dzień ja nie... jeszcze młody. Dalej, zróbmy coś szalonego. Nie rozmawiam jeszcze z panem lusterką, mamy 20, więc mamy jeszcze 4 godziny. Zapamiętajcie dobrze ten dzień, bo podobnej sztuki prędko wasze oczy nie zobaczą. I uwaga, ja już wam mówię. Teraz kończymy odcinek. W kolejnym odcinku kończymy jakieś tam zabawy. Ja mamy z panem lusterką i możliwe, że kończymy już zadanie. Naprawdę bardzo długie zdanie, na 2 odcinkach i jeszcze 3, tak z połowę przynajmniej będzie. Dlatego jestem pewien. O, widzieliście to? Co on widział zrobił? Zarąbisz też też, może się ruszę i teraz znowu jeszcze zrobi. Pobiegam. Będę się żegnać do... A możemy strzelić po dole? Tak? Co chcesz, Geralt? Tak? Co chcesz, Geralt? Najważniejsze, żebyś się dobrze bawił. Korzystaj z okazji. Okej, okay. Oczywiście wy wiecie co robić, łapkę w górę możecie zostawiać, jeśli wam się podobało. Widzicie to? Odjebuję takie rzeczy, fajne. Zarąbiste, bo Geralt do czegoś takiego nie zrobił, widzicie to? Dobra, w tym odcinku byłoby na tyle, oczywiście kończymy to zadanie w kolejnym. Na razie, cześć, hej! Mam nadzieję, że nie było jakiegoś problemu z dźwiękiem. Mam przynajmniej taką nadzieję, że nie było jakichś szumów i tak dalej. No, już się powtarzam, trzyma takie animacje. Siemanko.